Dieta ketogeniczna to każda dieta, która pozwala osiągnąć stan ketozy. A więc nie ma jednego określonego modelu diety keto. Modelów diety ketogenicznej jest mnóstwo. Jeżeli chcecie, żebym powiedział o najważniejszych z nich, dajcie znać w komentarzu. Dzisiaj Wam powiem o korzyściach ze stosowania diety ketogenicznej i z posiadania we krwi ciał ketonowych. Pierwsza korzyść. Obniżony apetyt. Jeżeli chodzi o najpopularniejszy powód do stosowania diet keto, jest to właśnie redukcja tkanki tłuszczowej. A dieta ketogeniczna może tutaj dobrze się sprawdzić, gdyż ciała ketonowe mają właściwości obniżające głód. A konkretnie jedno z ciał ketonowych, beta-hydroksymaślan, obniża peptyd YY, GLP-1 czy też grelinę. Te hormony regulują nasz apetyt. A więc zmniejszając ich poziomy we krwi, będziemy odczuwać mniejszy apetyt i mniejszy głód. Potwierdzają to również osoby będące na diecie ketogenicznej, gdyż większość z nich zgłasza, że ma mniejszy apetyt i mniejszą ochotę na słodkie. Oczywiście to nie będzie działało na wszystkich. Pamiętajcie, że każdy jest inny, nie ma diety, która będzie działała tak samo na wszystkich. Druga korzyść, lepsza praca mózgu. Poprzez wzrost BDNF, czy też GABY, nasz mózg będzie lepiej pracował. Dodatkowo niektórzy odczuwają na diecie ketogenicznej tak zwany high ketonowy. Wynika to głównie z działania beta-hydroksymaślanu na nasz mózg, ale również z pobudzenia hormonu stresu, czy to adrenaliny, czy to noradrenaliny, oraz generalnie poprzez stymulację układu współczulnego. Dodatkowo mamy lepszą koncentrację, co może być dużą korzyścią, zwłaszcza kiedy mamy do zrobienia jakiś ważny projekt, czy też mamy deadline'y w pracy. Dlatego też wiele osób pości właśnie po to, aby móc się skupić, aby właśnie nie być zajętym jedzeniem, tylko mieć całą krew tutaj. I generalnie, aby poświęcać się w 100% danemu zadaniu, a nie myśleć o innych rzeczach. Kolejną korzyścią ze stosowania diety ketogenicznej jest lepszy poziom energii w ciągu dnia. Praktycznie kogo bym nie zapytał, to powie mi, że dieta ketogeniczna poprawiła im poziom energii w ciągu dnia, przez co mają większą chęć do ruszania się. Osobiście też uważam, że jest to jedna z najlepszych korzyści ze stosowania diet keto. A może to wynikać z kolejnych korzyści, a mianowicie ze stabilizacji poziomu glikemii we krwi. Nie jedząc węglowodanów i będąc w stanie ketozy, nie mamy dużych fluktuacji poziomu glukozy we krwi, przez co właśnie nie mamy dużych spadków energii. Z tego powodu jest to też bardzo dobre środowisko do leczenia czy to cukrzycy, czy to insulinooporności. No i przejdę do kolejnej korzyści, a mianowicie jest dobrym środowiskiem do zarządzania czy też leczenia wielu chorób. I tutaj wybaczcie, nie zdołałem wszystkich zapamiętać, ale Wam przeczytam. Dieta ketogeniczna może pomóc w takich chorobach jak epilepsja, choroba Leczyńskiego Crohna, stwardnienie rozsiane, autyzm, depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, migreny, zespół stresu pourazowego, znany inaczej jako PTSD, choroba Huntingtona, PCOS, czyli zespół policystycznych jajników, stwardnienie zanikowe boczne, znane inaczej jako ALS, ADHD, choroby spichrzeniowe glikogenu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, nowotwory, nadciśnienie, zaburzenie lipidogramu, stłuszczenie wątroby, insulinooporność, cukrzyca typu pierwszego i drugiego i otyłość. Tak, to jest też choroba. A więc widzicie, w ilu chorobach może pomóc dieta keto. Oczywiście jest ich więcej, ale wymieniłem główne te, na które mamy dowody naukowe i anegdotyczne. Kolejnym fascynującym pozytywem stosowania diety ketogenicznej jest promowanie długowieczności. Dieta keto wpływa na aktywację kinazy AMP, PGC1-alfa, obniża kinazę mTOR, promuje FOXO3 czy też SIRT1. To wszystko wpływa pozytywnie na dłuższe życie komórki i generalnie na zdrowie naszego organizmu. A więc stosowanie diet ketogenicznych może pomóc Ci dłużej żyć. Dodatkowo ciała ketonowe są sygnałem epigenetycznym, a to znaczy, że mają wpływ na ekspresję naszych genów. Głównie tutaj chodzi o inhibicję HDAC, czyli deacetylohistonowych. A więc dieta ketogeniczna może być używana jako terapia genowa, właściwie epigenowa. Na pewno w przyszłości zrobię na ten temat film, gdyż jest to bardzo fascynujący temat.